Witam bardzo serdecznie. W poprzednim odcinku wystartowaliśmy nowy sezon 2022-2023. W European Conference League dotarliśmy do trzeciej rundy, w której zmierzymy się z duńskim Odense Bold Club. Przypomnijmy sobie jeszcze, jak wygląda nasz początek sezonu w Ekstraklasie, bo przed nami starcie z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Początek sezonu 2022-2023 w Ekstraklasie to dwa bezbarwne remisy i jedna pechowa porażka w doliczonym czasie gry. Wyniki tyleż słabe, co zaskakujące, które przekładają się ostatecznie na naszą fatalną pozycję ligową. Tak więc delikatnie mówiąc, początek sezonu nie należy do najbardziej udanych. Ruszamy zatem do Bielska-Białej. W międzyczasie rozlosowano czwartą rundę kwalifikacyjną Europa Conference League, w której jeśli przejdziemy Odense Bold Club, zagramy ze zwycięzcą z pary PAOK Saloniki i Spartak Subotica. Oczywiście jeśli chodzi o europejskie rozgrywki, koncentrujemy się tylko na naszym najbliższym przeciwniku, jakim jest duński Odense. Jeszcze tylko trzeba odnotować bardzo dobrą ocenę zarządu naszej pracy w lipcu, a także bardzo dobrą atmosferę w szatni i wysokie poparcie dla menedżera. I już przechodzimy do naszego spotkania z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Wszyscy zawodnicy zdrowi, także teoretycznie anonsujemy najmocniejszy skład. 1 sierpnia, godzina 18, Stadion Miejski w stolicy Podbeskidzia. Gospodarze w ustawieniu 4-2-3-1, na szpicy Sila Gadze, za jego plecami Laskowski. My jak zwykle nasze nieśmiertelne 4-2-4, na ataku Bida Buksa, na skrzydłach Podstrielowi Jeboa. Let's get ready to rumble! Podbeskidzie przy piłce, Laskowski zagrywa do Sili Gadze, ten podaje do Miakuszko, który już tutaj jest w polu karnym, zatrzymał się, podaje na prawą stronę do Malasewicza, Miakuszko, znowu Malasewicz, podaje ponownie do Miakuszko, Laskowski zgarnia piłkę, wykłada Miakuszko, a ten strzela i to jest niestety 1-0 już w 7 minucie tego spotkania. Rzut wolny dla Podbeskidzia, Miakuszko centruje w polu karne, a tutaj Bieruński bezpośrednio z pierwszej piłki z voleja pakuje bombę pod poprzeczkę i to jest już 2-0, ale jak to się stało, zupełnie niepilnowany zawodnik w polu karnym. Groźna kontra Podbeskidzia, Sili Gadze przy piłce, zagrywa na lewą stronę boiska, tutaj ustawiamy linię obronną, wycofanie piłki, podanie do Czyżyckiego, Mazek przy piłce, Czyżycki strzela, potężne uderzenie i to już jest niestety 3-0, co tu się dzieje w tym meczu? Końcówka pierwszej połowy, a my praktycznie leżymy na łopatkach, jeszcze próbujemy akcji ofensywnej, Malepe przy piłce, podaje do Bidy, tutaj atakowany, ale utrzymał się przy piłce, zagrywa prostopadą piłkę do Podstrzelowa, a ten strzela pierwszą bramkę, nawet nie kontaktową, na razie co najwyżej honorową. Jeszcze próbujemy zmniejszyć nasze straty w pierwszej połowie. Kuwejc zagrywa do Podstrzelowa, ten rusza lewym skrzydłem, będzie dośrodkował, tak jest, Bida strzela tutaj mocno, ale Polaczek broni, jakim cudem. Po pierwszej połowie to, co gramy, to woła o pomstę do nieba. Podbeskidzie przy expected goals 0,45 pakuje nam 3 bramki, niewiarygodne. To już 81. minuta tego spotkania i chyba nic już nas nie uratuje. Popow przejmuje piłkę, Hertz zagrywa do przodu do Buksy, ten dośrodkowuje, Podstrzelow tutaj sam na sam z bramkarzem i zmniejsza nasze straty, ale czy nie jest już za późno na wyrównanie? Popow wznawia grę wyrzutem piłki z autu, prosto do Bidy. Ten rusza tutaj prawym skrzydłem przy samej linii dośrodkowuje w pole karne. No, tutaj Musiolik wyskoczył najwyżej. Był pilnowany przez zawodnika Podbeskidzia, a jednak dosięgnął piłki głową i mamy wyrównanie 3-3. Doliczony czas gra, tu jeszcze szansa na zwycięstwo. Rzut wolny, Podstrielow, ostro bita piłka w pole karne. No, tutaj Wietowska strzela, ale Polaczek broni. Naprawdę trudno jednoznacznie ocenić to spotkanie. Z jednej strony szalony pościg za wynikiem, zakończony ostatecznie happy endem. Z drugiej strony karygodna gra w obronie w pierwszej połowie. Z jednej strony współczynnik XG pokazuje jasno, że powinniśmy wygrać to spotkanie, z drugiej strony powinniśmy się cieszyć z tego uratowanego jednego punktu. Tak więc pierwsze 4 kolejki nowego sezonu za nami, a my wciąż bez zwycięstwa. W dramatycznych okolicznościach ratujemy ten remis i naprawdę chyba nie przystoi taka gra wicemistrzom Polski. Na chwilę zapominamy o Ekstraklasie, bo powracamy do rozgrywek europejskich. Wyruszamy do Danii na spotkanie z Odense. Już pobieżne zapoznanie się ze składem Duńczyków mówi jasno, że będzie to trudniejszy dwumecz niż z Rumunami z Cluj. Odense ma do dyspozycji pełny skład i szeroką ławkę rezerwowych. Tym razem w wyjściowej jedenastce w środku pomocy postawimy na walczącego o piłkę Tersiusa Malepę i doświadczonego Błaszczykowskiego. Pierwszy mecz wyjazdowy, cel bezwzględnie minimum, strzelić bramkę. A to zadanie głównie na barkach Buksy, Bidy i oczywiście Podstrielowa. 4 sierpnia, godzina 20, Nature Energy Park w Odense. No to lecimy, oby po dobry wynik.
Błaszczykowski przy piłce, przed polem karnym Odense, ale fatalny błąd, Drachman mu wybija piłkę i zagrywa daleko na wolne pole do Sabiego, który pędzi samotnie tutaj w pole karne naszej, sam na sam z bramkarzem strzela, no i niestety to jest już 1-0, w 19 minucie Odense obejmuje prowadzenie. Urosewicz wyrzuca piłkę z autu do Podstrzelowa, ten do środku, idealnie na nogę do Puksy, a ten strzela z najbliższej odległości przy słupku i mamy wyrównanie, a przede wszystkim realizujemy plan minimum na ten mecz. Nasz kapitan z rzutu wolnego, miękkie dośrodkowanie w pole karnego, a tutaj Sobociński najwyżej wyskakuje, strzela, ale niestety nad poprzeczką. Gospodarze utrzymują się przy piłce, próbują ataku pozycyjnego, my zacieśniamy szyki, obronne zagranie do Tomasena, tutaj ostro atakowany przez Popowa, ale Tomasen utrzymał się przy piłce, uderzenie potężne przy samym spojeniu, Łukow bezradny, Odense wychodzi ponownie na prowadzenie, 2-1. Pierwsze 45 minut pokazało, że to nie jest mecz, to jest prawdziwa batalia. Przegrywamy, ale strzeliliśmy bezcenną bramkę na wyjeździe. Malepe przesuwa się z piłką do przodu, zagrywa na lewą stronę do Urosewicza, ten się zatrzymał, otrzymuje zwrotne podanie Tercius. Ładnie rozgrywamy piłkę, nasz kapitan Błaszczykowski na wolne pole w porę karne, tutaj Buksa dosięgnął nogą tej piłki i mamy 2-2, coś nieprawdopodobnego, to są dwa gole na wyjeździe. To już 90 minuta tego spotkania, rzut rożny dla Odense, Larsen strzela tutaj w poprzeczkę, Sobociński wybija, Malepę jeszcze przedłuża. Koniec tego emocjonującego spotkania, przywozimy z Odense niezwykle cenny remis bramkowy, 2-2. Teraz wszystko rozstrzygnie się w Krakowie, ale już na dzień dzisiejszy pokazaliśmy, że nie jesteśmy słabsi od Duńczyków. Wyrównany pojedynek na stadionie Nature Energy Park, dla nas najważniejsze dwa bezcenne trafienia Olka Buksy, naszej perły w koronie. Nieprawdopodobne emocje w Danii, ale już wracamy na nasze podwórko. W Ekstraklasie gościć będziemy Zagłębie Lubin. Przed tym meczem wypada sobie zadać tylko jedno pytanie. Czy odniesiemy w końcu pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie? Według bukmacherów jesteśmy zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Mamy wszystkich zawodników zdrowych, a i morale nie najgorsze po świetnym meczu w Odense. 7 sierpień, godzina 19 i stadion, który zapewne chyba wszystkim jest już dobrze znany. Jako że Bida w słabszej formie, partnerem Buksy w ataku Musiolik. Miedziowi w ustawieniu 4-2-3-1, ofensywne trio Zynek, Żywec, Szysz, przed nimi Tomczyk. Sytuacja w tabeli, na którą aż przykro patrzeć, Zagłębie Lubin po 4 meczach 5 punktów na 9 miejscu, my z 3 punktami na 12. Hertz przy piłce zagrywa na lewą stronę do Urosewicza, ten ładnie opanował, rusza do przodu, dośrodkowanie, Buksa strzela, ale zablokowany, Mińczew wstaje przed pustą praktycznie bramką i dopełnia formalności, jest 1-0, tak to ma wyglądać. Chladon spod własnej bramki dalekim wykopem, tutaj Uryga to zgrywa, niestety dość nieszczęśliwe, bo prosto pod nogi Zynka, który wpada w pole karne, jest sam na sam z naszym bramkarzem, uderza w słupek, na szczęście. Podstrzelowa na swojej pełnej szybkości sunie z piłką w kierunku linii końcowej, ale tutaj został zatrzymany przez zawodnika miedziowych, zagrywa mimo wszystko do Herca, ten podaje do Musiolika, o ten na czystej pozycji pakuje piłkę do bramki przy samym słupku, jest pięknie, jest 2-0 i o to chodzi. Podstrzelowo rozpoczyna groźną kontrę naszego zespołu, mija tu już środek boiska, ładnie prowadzi piłkę, jest już na pełnej szybkości, żaden z zawodników przeciwnika nie jest w stanie go zablokować, do środkowej, a tutaj Buksa tylko dokłada nogę i mamy 3-0, ależ piękna akcja Podstrzelowa i Buksa finiszuje. Rzut wolny dla Miedziowych, Pakulski ustawiona piłka, strzela mocno podkręcona, no i zupełnie zaskoczony Łukow. To jest już niestety wynik 3-1. Niepotrzebnie stracona bramka z rzutu wolnego trochę zaburzyła obraz tego meczu, ale mimo wszystko kontrolujemy to spotkanie i jest bardzo dobrze, idziemy jak po swoje. Pakulski przy piłce podaje do przodu, Żywec zagrywa prostopadłą piłkę w pole karne, Szysz sam na sam z Łukowem, ależ wspaniała parada naszego bramkarza, brawo. Rzut wolny dla Zagłębia, Żywec, miękko w pole karne, a tutaj Zynek, no niestety i to jest bramka, no coś nieprawdopodobnego, z 3-0 robi się 3-2. 90 minuta tego spotkania i chyba już nie wypuścimy z rąk tego zwycięstwa. Kuwejc zagrywa piękną piłkę w pole karne, no dobieg do Mińczewa, ten sam na sam z bramkarzem, dopełnia formalności, to jest 4-2, no chyba teraz już nikt nam nie odbierze tego zwycięstwa. Jeszcze goście przy piłce, Zynek podaje do przodu, Johansen zagrywa diagonalne podanie, a tu Szysz, bomba z woleja z ponad 20 metrów, no coś niewiarygodnego, co za gol, no stadiony świata to jest mało powiedziane, no dobrze, że była przewaga dwubramkowa. Co za mecz, w telegraficznym skrócie, ze stanu 3-0 na 4-3, niewiele brakło, a tak wysoko prowadząc nie dowieźlibyśmy tego zwycięstwa do końca. Ostatecznie jednak w sezonie 2022-2023 w Ekstraklasie dopiero w 5. kolejce odnosi
odnosimy pierwsze zwycięstwo. Oba zespoły stworzyły niezapomniane widowisko i trudno się z tym nie zgodzić. Niewątpliwie ozdobą tego spotkania, może kolejki, a może nawet i całego sezonu, jest bramka dla Zagłębia Lubin Patryka Szysza z 91 minuty. Stadiony świata. Tu się człowiek emocjonuje rozgrywkami w Ekstraklasie i w Europa Conference League, a w międzyczasie po cichu została rozlosowana pierwsza runda Pucharu Polski, w której niestety zmierzymy się z aktualnym mistrzem Polski Lechem Poznań. Mecz ten jednak dopiero zostanie rozegrany 20 września. A już teraz przechodzimy do rewanżowego starcia z Odense Bolt Club w ramach Europa Conference League. Nie ma co ukrywać, emocje są przeogromne, bo stawką jest czwarta runda eliminacyjna tych rozgrywek. Ale czy podołamy, czy nasi chłopcy staną na wysokości zadania? Niewątpliwie świetny wynik przywieziony z Danii premiuje nas nawet w przypadku bezbramkowego remisu. 11 sierpień, godzina 20 i gościmy w Krakowie zespół z Danii. Goście próbują wyprowadzić groźną kontrę z własnej połowy boiska. Zagranie na wolne pole do Sabiego. Ten już wpada w pole karne sam na sam z naszym bramkarzem, ale wspaniała interwencja Łukowa. Urosewicz wznawia grę wyrzutem piłki z autu prosto do Podstrielowa. Podstrielow dośrodkowuje piłkę idealnie do Buksy, który zupełnie tutaj zgubił krycie. Z najbliższej odległości pakuje piłkę do bramki i mamy 1-0. Odense przy piłce próbuje zainicjować atak pozycyjny. Zagranie na prawą stronę do Drachmana. Drachman posyła piłkę do przodu do Larsena. Larsen tutaj w dośrodkowuje, a tutaj Sabi, co za potężne uderzenie. No niestety mamy bramkę wyrównującą. Podstrzelow przy piłce, ale tu jest brutalnie atakowany obłóż przez zawodnika Odense. To chyba powinna być czerwona kartka, zaraz zobaczymy. Jaka będzie decyzja sędziego? Tak, oczywiście. Gramy z przewagą zawodnika i naprawdę nie możemy wypuścić tego awansu. Drachman tutaj wślizgiem, ale utrzymaliśmy się przy piłce. Urosewicz podaje do Herca. Herc, diagonalne podanie w pole karne do Minczewa. Minczew dośrodkowuje, a tutaj wślizgiem niejako Buksa strzela i mamy 2-1. Coś pięknego. Po pierwszych 45 minutach tego spotkania prowadzimy, gramy z przewagą zawodnika, ale zdajemy sobie również sprawę z tego, że wystarczy jedna bramka dla Odense i mamy dogrywkę. Malepę przy piłce podaje do Urosewicza, otrzymuje zwrotne podanie, rozgląda się, cofa do tyłu do Sobocińskiego, ten do Herca. Herc przerzuca ciężar gry na prawą stronę do Minczewa, ten wpada w pole karne, strzela, ale dość lekko i bardzo nieprecyzyjnie. 62 minuta i wydaje się, że kontrolujemy przebieg tego spotkania. Minczew wycofuje do Herca, ten rusza z piłką do przodu. Będzie podawał do Podstrzelowa, tak jest, tu Bida wycofuje piłkę do Malepę, ten do Urosewicza, Urosewicz wrzutka w pole karne, Minczew potężne uderzenie z pierwszej piłki z woleja i mamy 3-1, no to już chyba jest wynik, który daje nam awans. Tak jest, nie pozostawiamy żadnych złudzeń rywalom i ogrywamy ich w pięknym stylu na własnym stadionie. Podobnie jak w meczu w Danii, tak i tutaj Oleg Buksa zalicza 2 trafienia. Trzecią bramkę dokłada Martin Minczew i tym sposobem odnosimy efektowne zwycięstwo nad mocnym Odense. Tak więc meldujemy się w czwartej rundzie kwalifikacyjnej Europa Conference League. Przypomnę tylko, że to był cel minimum zarządu, jeśli chodzi o te rozgrywki. Niestety w meczu z Odense kontuzji nabawił się Martin Minczew. Pauza 3-6 tygodni. Zgarniamy nagrodę w wysokości 400 tysięcy złotych za udział w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej. A w czwartej rundzie kwalifikacyjnej zmierzymy się z serbskim Spartakiem Subotica, który wcześniej wyeliminował PAOK Saloniki. To już ostatnia przeszkoda w drodze do fazy grupowej Europa Conference League. Czy przejdziemy Serbów? Zobaczymy. Cieszymy się w każdym razie, że nasza europejska przygoda trwa nadal. Niewątpliwie po raz kolejny mamy mały handicap w postaci gry pierwszego meczu wyjazdowego. Jak się jednak potoczą losy tego dwumeczu, czas pokaże. Na razie jednak wracamy na dobrze nam znane ekstraklasowe boiska. Wyruszamy do Warszawy na starcie z Legią. Według bukmacherów oczywiście Legia jest faworytem tego spotkania. This battle will be my masterpiece. Jesteśmy osłabieni brakiem kontuzjowanego Martina Minczewa. Na prawym skrzydle zastąpi go Joe Yeboah. 14 sierpień, godzina 19, stadion imienia Wojska Polskiego. Startujemy. Legioniści w ustawieniu 4-2-3-1. Na szpicy Rosołek, za nim trio Bambak, Villa, Liquinhas. Nasze ustawienie 4-2-4, zakładam, że Legii znane. Jak wygląda sytuacja w tabeli przed tym spotkaniem? Legia Warszawa po 5 kolejkach, 11 punktów na 5 miejscu. Gospodarze rozpoczynają wyrzutem piłki z autu. Fabiano do Gwili, ten wycofuje do Listkowskiego, który posyła piłkę w pole karne do Rosołka, a ten po długim słupku strzela. Łuków bezradny i Legia wychodzi na prowadzenie 1-0.
Łukow rozpoczyna grę spod własnej bramki dalekim wykopem. Sieralta tutaj zgrywa, ale prosto pod nogi Jeboa. Jeboa rusza z piłką do przodu. Posyła prostopadłe podanie do Bidy, a ten strzela pięknie, mocno, po długim słupku i mamy wyrównanie bardzo szybko, 1-1. Fabiano posyła dalekie podanie na lewe skrzydło do Lekiniasa. Ten tutaj ładnie zgasił tą piłkę. Mija jednego naszego zawodnika, drugiego strzela, no na szczęście Łukow na posterunku. Do przerwy dość wyrównane spotkanie i taki mamy też wynik. 1-1. Gwilia przy piłce zagrywa na lewą stronę do Lekiniasa. Ten się zabiera z futbolówką, ale tutaj jest atakowany przez Popowa, który ma już żółtą kartkę na swoim koncie. Czy to będzie czerwona? Tak jest. Jest naprawdę źle, gramy w osłabieniu, a legioniści atakują. Rosołek zagrywa do Lekiniasa, ten się zabiera z piłką i pędzi w kierunku naszej bramki. Dośrodkowuje do Rosołka, ten strzela mocno pod poprzeczką i to już jest niestety 2-1. Nie jesteśmy w stanie postawić się Legii. Niebezpieczny rzut wolny dla gospodarzy. Mladenowicz wystawia Gwili, a ten tu zupełnie niepilnowany pakuje piłkę do bramki. To już jest 3-1. I w tym meczu nie mamy prawa już marzyć nawet o punkcie. To już 89. minuta tego spotkania. Legioniści w dalszym ciągu w natarciu na naszą bramkę. Kapustka zagrywa na prawą stronę do Wesowicza. Ten rusza z piłką, wpada w pol karny. Wszołek podaje do Lekiniasa, a ten strzela z najbliższej odległości przy słupku. Zupełnie rozklepana nasza linia obrony. Wojskowi nie mają dziś dla nas bytości. Doliczony czas gry i jeszcze rzut wolny dla naszego zespołu. Jeboa centruje, Uryga strzela, ale minimalnie chyba. No cóż, dopóki mieliśmy na boisku 11 zawodników, był to wyrównany mecz. Niestety po czerwonej kartce dla Popowa wszystko się rozsypało. Legia dominowała i zasłużenie wygrała. Tym samym awansowała na trzecie miejsce, my natomiast ugrzęźliśmy na 10 pozycji z 6 punktami po 6 kolejkach. Za ten wynik możemy chyba w cudzysłowie podziękować Wiktorowi Popowi. To po jego czerwonej kartce obraz naszej gry był taki, a nie inny. Niestety nasz kolejny zawodnik ofensywny odnosi kontuzję. Bartosz Bida, 3-5 tygodni pauza. Przechodzimy już do pierwszego starcia w ramach czwartej rundy kwalifikacyjnej Europa Conference League. Na naszej drodze staje serbski Spartak Subotica, który już na pierwszy rzut oka wydaje się słabszy nie tylko od Odense, ale również od rumuńskiego Cluj, którego wyeliminowaliśmy w drugiej rundzie. Ale wiadomo, tak to wygląda na papierze, natomiast naprawdę zweryfikuje to wszystko boisko. Jesteśmy poważnie osłabieni brakiem kontuzjowanych Martina Minczewa oraz Bartosza Bidy, dlatego partnerem w ataku dla Olka Buksy będzie Sebastian Musiolik. 18 sierpień, godzina 20, Gradzki Stadion w Subotici. No to lecimy. 46. minuta pod strzelem z rzutu rożnego, miękko w pole karne, a tutaj Musiolik wywalczył sobie pięknie pozycję i strzela z najbliższej odległości, zdobywając tym samym bezcenną dla nas bramkę. W pierwszej połowie absolutnie niewiele się działo na tym kameralnym stadionie w Subotici. Jednak dla nas najważniejszy jest gol, jakiego zdobywamy już w kontekście rewanżu. Rzut wolny dla Subotici z dość niebezpiecznego miejsca, Sawkowicz dośrodkowuje, a tutaj strzela niestety Lazar, no i mamy wyrównanie dla gospodarzy. Naprawdę szkoda tej straconej bramki. To już 82. minuta tego meczu. Buksa zagrywa na lewą stronę do podstrzelowa. Ten tu ładnie sobie poradził z przeciwnikiem. Rusza z piłką do przodu. Podaje do Błaszczykowskiego. Ten prosto pada do Musiolika. Aj, 100% sytuacja. Doliczony czas gry tego spotkania. Sparta Subotica przy piłce jeszcze próbuje atakować. Wrzutka tutaj w pole karne. Wycofanie piłki. Sreckowicz wykłada. Jankowicz, potężna bomba, ale nad bramką. Sędzia jeszcze nie kończy tego meczu. Błaszczykowski rzut wolny, miękko w pole karne. Musiolik strzela, ale bardzo niecelnie. Koniec. 1-1 to dobry wynik, chociaż mając przewagę w tym spotkaniu, powinniśmy wygrać. Szczególnie szkoda sytuacji Musiolika z 82. minuty, po której powinna paść bramka. Mielibyśmy nieporównywalnie lepszy wynik przed meczem rewanżowym. Zmarnowana szansa na zwycięstwo. Kibice będą mieli trudności, by zrozumieć, jakim cudem Wisła Kraków zdołała jedynie zremisować. No i trudno się nie zgodzić z tą opinią. Wracamy do Ekstraklasy, a przed nami mecz, w którym gościć będziemy naszą imienniczkę z Płocka. Wychodzimy na to spotkanie mocno osłabieni, ponieważ do kontuzjowanych Martina Minczewa i Bartosza Bidy dołącza pauzujący za czerwoną kartkę Wiktor Popow. 21 sierpień, godzina 19 i nasz stadion przy ulicy Reymonta. Łukow rozpoczyna grę spod własnej bramki dalekim wykopem. Podstrielow tutaj zgrywa do Musiolika. Herc zagrywa w pole karne do Jeboa, a ten pięknym mierzonym strzałem przy słupku pokonuje bramkarza Wisły Płock. Wychodzimy na prowadzenie, 1-0. Jeboa rozpędzony z piłką pędzi w kierunku pola karnego Wisły Płock. Zagrywa do Musiolika, ten cofa do Buksy. Prostopadłe zagranie do Podstrielowa, a ten delikatnie, technicznie pod cinką nad bramkarzem. I mamy prowadzenie 2-0. Kuwejcz przy piłce zagrywa do przodu do Podstrzelowa. Ten rozpoczyna swój szalony rajd w kierunku linii końcowej boiska. Tak jest, dośrodkowuje Jeboa, dokłada tylko nogę i mamy już wynik 3-0. Taką Wisłę właśnie chcemy oglądać, skuteczną.
40 minuta tego spotkania. Goście próbują ataku pozycyjnego. Zagranie na prawą stronę do Dankowskiego. Dośrodkowanie w pole karne. No i niestety tutaj Lopez nie był należycie pilnowany. No i strzela bramkę. Jest 3-1. Nasze pewne prowadzenie po pierwszej połowie, niestety jedna jedyna sytuacja Wisły Płock wykorzystana i zakończona bramką. 60 minuta tego meczu, Buksa zagrywa do Wieteski, ten się przesuwa z piłką do przodu, wycofuje do Błaszczykowskiego, podanie do Buksy, Hertz przy piłce posyła, nieprawdopodobne uderzenie, pocisk ziemia, powietrze, no niewiarygodny gol, 4-1. Odnosimy wysokie i zasłużone zwycięstwo nad Wisłą Płock, które jak na razie podnosi nas w tabeli tylko o jedno miejsce na 9. pozycję. No i to jest Wisełka, jaką chcemy oglądać, grająca ofensywny futbol, stwarzająca sytuacje, a przede wszystkim wykorzystująca je. No i to jest prawdziwy dramat. Do kontuzjowanych ofensywnych zawodników Bidy i Minczewa dołącza trzeci skrzydłowy Jojeboa na 3 tygodnie pauza. Przed nami już rewanżowe spotkanie ze Spartakiem Subotica, tymczasem wypada nam aż 3 zawodników decydujących o sile ataku. Musimy się jakoś ratować, dlatego przesuwamy Wiktora Popowa na prawe skrzydło z prawej obrony, na której z kolei zagra Mateusz Wieteska. Co z kolei decyduje, że na środku obrony zagra Sobociński i Uryga. Mocne przetasowania w składzie, miejmy nadzieję, że nie będą brzemienne w skutkach. 25 sierpień, godzina 20 i rewanżowe spotkanie 4. rundy kwalifikacyjnej Europa Conference League. Rzut wolny dla zespołu gości, Sawkowicz Mienko w pole karne, a tutaj Dundierski strzela, ale nad bramką. Musielik przy piłce zagrywa do Urosewicza, ten się przesuwa do przodu, ale tu jest pieczołowicie pilnowany przez zawodnika Sparty. Malepę, Urosewicz, Malepę, wrzutka, Buksa, Musielik strzela, ale nad bramką. Kolejny rzut wolny dla zespołu gości, Sawkowicz Miękko na długi słupek, no i niestety te kiaski tutaj kompletnie niepilnowany, strzela z najbliższej odległości i to jest już naprawdę niedobra informacja. Koniec pierwszej połowy i najważniejsza informacja to taka, że niestety w tym momencie jesteśmy poza burtą europejskich rozgrywek. Musimy szukać bramki dającej nam remis i ewentualnie dogrywkę, na razie jednak goście wyprowadzają groźną kontrę, Tufek, Dzić przy piłce zagrywa na lewo do Jovanovicia, tam już w obrębie pola karnego Sawkowicz, Tufek, Dzić, Sorma strzela, no niestety Łukow nie sięga tej piłki. To jest już w tym momencie prawdziwy dramat. Teraz musimy strzelić aż 3 bramki. To niestety koniec naszych marzeń. Kuwejdź przy piłce zagrywa do Malepy, ale jest agresywnie atakowany. Mimo wszystko utrzymaliśmy się przy piłce. Kuwejdź dośrodkowuje. Hertz zagrywa do Buksy, a ten strzela tu z pierwszej piłki przy samym słupku, zmniejszając nasze straty. 1-2. Hertz przesuwa się do przodu, zagrywa dalekie podanie w pole karne, ale tutaj goście wybijają. Futbolówkę opanował Malepę na lewym skrzydle, dośrodkowuje, a tutaj Buksa dosięgnął piłki głową i strzela przy samym słupku na 2-2. Mamy remis, jest jeszcze nadzieja. 71. minuta tego spotkania, czy zdołamy zdobyć tą upragnioną 3. bramkę? Wściekle atakujemy, ale Sparta cały czas skutecznie broni dostępu do własnej bramki. Hertz podaje do Wieteski. Wieteska wycofuje piłkę aż do Urygi, Uryga z powrotem do przodu do Herca. Hertz w pole karne, prostopadła zagranie, Popow strzela, no to jest niesamowite, 3. bramka, jest, zdobyliśmy. Niewiarygodne, nieprawdopodobne, ale mamy to. Role się odwracają i teraz tu Sparta rozpoczyna ataki na naszą bramkę. Zagranie na prawe skrzydło do Dundierskiego, ten dośrodkowuje piłka, zamieszanie, odbija się, Farkas ją przyjmuje, Jankowicz, bomba, ale w poprzeczkę. Uryga przy piłce zagrywa do przodu, Popow utrzymuje się przy futbolówce, próbuje podać do Podstawskiego, ale tutaj fatalny błąd, Tufek Dzić przejmuje piłkę, zagrywa do Sormasa, 100% sytuacja, coś nieprawdopodobnego, jaka parada Łukowa. Koniec, możemy odetchnąć, dowieźliśmy ten wynik do końca. Scenariusz tego meczu był jak u Hitchcocka, zaczęło się od trzęsienia ziemi w postaci 2 straconych bramek, a później napięcie tylko rosło. Strzelec 3. gola Wiktor Popow w 88. minucie mógł stać się antybohaterem tego spotkania, kiedy to po jego błędzie goście mieli 100% sytuację na zdobycie gola. Stało się jednak inaczej po fenomenalnej interwencji Martina Łukowa i to my możemy się cieszyć z tego nieprawdopodobnego zwycięstwa, które ostatecznie daje nam awans do fazy grupowej Europa Conference League. Tak więc nasza wielka europejska przygoda się nie kończy, a przed nami przynajmniej 6 meczy grupowych. Zobaczymy z jakimi rywalami. Tymczasem kolejna kontuzja, tym razem lewy obrońca Slobodan Urosewicz, pauza 2-3 tygodni. Za awans do fazy grupowej European Conference League otrzymujemy aż 13 milionów złotych, niewiarygodne. A przed nami już wielkie emocje związane z losowaniem grup. Rozlosowane już 3 najmocniejsze koszyki, pozostaje 4. najsłabszy, w którym jesteśmy my. Spójrzmy w takim razie, jakiej grupy chcielibyśmy uniknąć. Myślę, że grupa C z Bazyleą i Standardem Liège, a także grupa E z Hoffenheim i Zorią są takimi grupami, w których niekoniecznie chcielibyśmy się znaleźć. Spójrzmy zatem, kogo przydzieli nam los. Kto powędruje do grupy A?
Brøndby Kopenhaga, grupa B, Lech Poznań, grupa C, Antalyaspor, grupa D, Chorwacka Gorica, grupa E, Kristiansund z Norwegii, grupa F, tutaj trafia nasza Wisełka, grupa G, Malatyaspor z Turcji i do grupy H, Słowacki Trenczyn. W tej edycji Europa Conference League mamy aż 3 zespoły z naszego kraju. Lech Poznań zagra w grupie B za Staną węgierskim Fehervarem i holenderskim FC Utrecht. Natomiast Legia Warszawa nie trafiła najlepiej i zagra w grupie G z Saint-Étienne, z tureckim Malatyasporem i Wiktorią Pilzno. Z kolei my, wydaje się, że nie wylosowaliśmy najgorzej, zagramy z FK Sarajewo, Karabach i AEK Ateny. I to niewątpliwie właśnie Grecy są najmocniejszym zespołem i faworytem tej grupy. Jest to grupa, z której możemy powalczyć o awans. Jak będzie, zobaczymy. Z europejskich stadionów wracamy do naszej swojskiej ekstraklasy. Przed nami mecz wyjazdowy z jednym z beniaminków w tym sezonie, Chojniczanką Chojnica. Będziemy niestety podchodzić do tego meczu mocno poturbowani przez kontuzję. Brakuje Joe Yeboah, Bartosza Bidy, Martina Minczewa, a także Urosewicza. No to już jest regularny szpital. Do 4 zawodników kontuzjowanych dołącza Tersius Malepe. Pauza do 10 dni. W tym momencie wypadło nam z pierwszej jedenastki co najmniej 4 podstawowych zawodników. Joe Yeboah to z kolei pierwszy wchodzący z ławki. Panie i panowie, oto jesteśmy świadkami naszej największej kompromitacji w tym sezonie. Oto bowiem przegrywamy w sposób skandaliczny z najsłabszym zespołem Ekstraklasy. Oczywiście przystępowaliśmy do tego meczu z dziesiątkowani kontuzjami, ale nawet to nie jest usprawiedliwieniem dla tego wyniku. Tymczasem jak grom z jasnego nieba wpływa do klubu oferta kupna Olka Buksy przez francuskiego drugoligowca FC Metz. Już kilkukrotnie skutecznie odrzucaliśmy wcześniejsze oferty za Olka. Jednak nie tym razem. Kwota dość wysoka, bo 24,5 miliona złotych, mogąca wzrosnąć do prawie 38 milionów, okazała się dla zarządu na tyle korzystna, że postanowili ją zaakceptować. Nie ma czasu do stracenia. Idziemy do gabinetu prezesa postawić weto. Okej, to pójdziemy tym tekstem. To naprawdę obiecujący zawodnik. Jestem przekonany, że większy będzie z niego pożytek w zespole niż jako źródło dochodów transferowych. Uff, udało się. Zarząd podziela nasze zdanie, więc transfer pozostanie niezwłocznie anulowany. Chłopak ma jeszcze czas. W przyszłości może przejdzie do większego klubu niż drugoligowe FC Metz, a my zarobimy może jeszcze większe na tym pieniądze. A jak na razie to nasz kluczowy zawodnik. Sierpień to była nasza wielka arena chwały na europejskich boiskach, gdzie eliminujemy Odense Bolt Club i Spartak Subotica w European Conference League. Niestety w Ekstraklasie było już znacznie gorzej. Notujemy 2 zwycięstwa, 2 porażki i 1 remis. Które to wyniki po 8 kolejkach dają nam odległe 10 miejsce z 9 punktami. Letnie okienko transferowe zostało ostatecznie zamknięte, tak więc krótko podsumowując. 3 transfery: Christian Herz, wolny transfer, Jan Sobociński ze Spal i Wiktor Popow z Czernomore Varna. To jedyni zawodnicy, którzy zasilili nasz pierwszy zespół. Najważniejsze transfery tego okienka w Ekstraklasie, z czego najciekawszy wydaje się wewnętrzny transfer z Lechii Gdańsk do Legii Warszawa. Tomasz Makowski przechodzi za 7 milionów złotych. Spójrzmy zatem, jak teraz po zamknięciu okna transferowego wyglądają kursy bukmacherskie na Mistrzostwo Polski. Legia i Lech niezmiennie pozostają absolutnymi faworytami do zwycięstwa w Ekstraklasie. Naszą Wisełkę zaszeregowano na 4 miejscu, nieznacznie wyprzedza nas również Jagiellonia Białystok. Bezdyskusyjnie najsłabszym zespołem Ekstraklasy Chojniczanka Chojnice, z którą to dopiero co przegraliśmy. To wszystko na dziś i zapraszam do kolejnego odcinka, w którym naprawdę będzie się działo. Między innymi startujemy fazę grupową Europa Conference League. Gorąco apeluję o subskrypcję kanału, pozostawienie łapki. Do zobaczenia, cześć!